3, 2, 1, zaczynamy coffee breaka dzisiaj. Witamy Was ze słonecznej Warszawy. Pogoda się zmienia, upały. Ledwo zdążyliśmy. Tak naprawdę to lato. Może nie w nocy, bo w nocy dzisiaj patrzymy było 8 stopni, ale wydaje mi się, że dzisiejsza noc będzie znacznie cieplejsza. Jest gorąco, jest upalnie. Nasza klimatyzacja nie wyrabia. Absolutnie. To jest. Wyrabia, tylko dopiero wyszliśmy. Okropnie gorąco jest. Dopiero ją włączyłaś. No to jak ma wyrabiać? Witamy Was jeszcze raz bardzo serdecznie. Zaczynamy Coffee Break Live, więc zróbcie sobie kawę. Zróbcie sobie coś do picia, może chodzi herbata, herbata czerwona, herbata zielona, o herbatach już tyle powiedzieliśmy i tyle dobrego już Wam opisaliśmy i sami razem wszyscy stwierdziliśmy, że herbaty są jak najbardziej na tak, a ja dzisiaj znowu standardowo kawę, żeby nie było, że coffee break bez kawy, no nie może być tak, coffee break nie wszystkie bez herbaty są na tak. Hello. Pamiętajcie, która herbata jest na niej, czarna herbata jest na niej, produkuje puryny i powoduje stany zapalne, więc nie pijcie czarnej herbaty, jest mocna jak kofeina, szczególnie po godzinie 16. A my słuchajcie, ledwo zdążyliśmy dzisiaj na tą 13. Także jesteśmy w biegu, Darek jest po dwóch treningach, ma jakiś czarodziejski projekt robisz w tej chwili, tak? Z jakimiś... Nie mogę powiedzieć. A. Znaczy to nie były moje treningi, bo tak mi tłumaczyłaś. Moje treningi dzisiaj jeszcze mojego treningu nie było. Aha. Niemniej ostatnio się odbywają 5 razy w tygodniu, jeśli chodzi o moje treningi. Natomiast jak będzie projekt, to po prostu powiem, no. Na razie nic nie mówię, bo jeszcze go nie ma. Dobrze, Aniek, dobrze, tylko tam tego lekarza, wiesz, no żeby było efektywnie i żeby zdrowie, na zdrowie Ci poszło u lekarza. Także dobrze, że masz ze sobą wodę, u Ciebie też tak gorąco. Cześć Sylwia, cześć Karol. Witamy wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, mamy dla Was podczas coffee breaka, nie wiem, chyba ze dwa tematy. Co ty tam znalazłaś? O czym będziemy mówić? Słuchajcie, ja dzisiaj, mimo że jesteśmy w pośpiechu totalnym, weszłam sobie do jakiegoś tam sklepu z gazetami i wzięłam pierwszą z brzegu gazetę dla aktywnych kobiet. Tak zwane samozdrowie. A co? Samozdrowie. I słuchajcie, na gazecie oczywiście piękna Joanna Jabczyńska. I wywiad z nią, o jej aktywności i o jej figurze. I zainspirowało mnie to do takiego tematu, który wydaje mi się, że dzisiaj sprawdzamy płeć, trzymać. O kurczę, Aniek, sprawdzasz płeć, to jesteś w ciąży, kochana. Ja trzymam kciuki. Trzymam kciuki. Fajnie. Jasia zainspirowała mnie tutaj swoimi słowami odnośnie jazdy na rowerze. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, Jasia Jabczyńska bardzo dużo jeździ na rowerze, jeździła na rowerze, w tej chwili jest aktywną triatlonistką. W każdym bądź razie zainspirował mnie taki tekst, który tam w tym wywiadzie wyczytałam, że poprzez tą jazdę na rowerze nadmiernie rozwinęła swoje uda i łydki. A ponieważ ty jesteś specjalistą od jazdy na rowerze, to teraz chciałabym poruszyć taki ciekawy temat dla wszystkich, myślę. Nie ma innych kolarzy, którzy... Oj dobra, no przecież nie potrzebujemy, słuchaj, zawodowców, tutaj tych, którzy zawodowo jeżdżą na rowerach, no, żeby prawda, powiedzieć no, o rozwoju mięśni. Pewnie kilkadziesiąt tysięcy, 20 tysięcy na pewno, albo 30 zrobiłem swoim życiu. No właśnie, więc chciałam właśnie dzisiaj poruszyć taki temat dotyczący mięśni i jakie krafty mięśniowe rozwijane są podczas jakiego sportu, więc do was jest takie, dla Was jest takie zadanie, żebyście wpisywali nam aktywności fizyczne, które wykonujecie, które chcielibyście wykonywać, cześć Krzysiu, które Was inspirują, które lubicie, ale boicie się, że w nadmierny sposób rozwiną jakieś grupy mięśniowe lub też tak się stało, że jakieś grupy mięśniowe zostały bardziej rozwinięte przez Was, a jakieś mniej i boicie się, że ta dyscyplina sportu nadal będzie rozwijała nie te grupy mięśniowe, które byście chcieli. I właśnie Asia mówi o tym, że rower nadmiernie rozwinął łydki i uda. Ja się zastanawiam nad tym, i że w ogóle nie dotknął jej partii brzucha i ramion. Trochę mnie to dziwi, szczerze mówiąc, bo jako trenerka powiem tak, ja bardzo długo trenowałam spinning. No to tylko dokończę. Ale dlaczego mnie to ale trzeba zwrócić uwagę. No dobrze, dokończę, ja no właśnie. No dokładnie. No w sumie to jest pytanie do Ciebie. Chciałabym, żebyś... No bo Ty trenowałaś spinning i coś zaczęłaś mówić. Tak, trenowałam spinning i w sumie powiem, że nie zauważyłam żadnych negatywnych reakcji, jeżeli chodzi o moje uda, łydki, wręcz przeciwnie. A jakie są negatywne reakcje? No, że one się powiększyły do takiego stopnia, że byłabym niesatysfakcjonowana. Wiesz, pół pas super po rowerze, uda świetne,
łydka zgrabna, wąska, chudziutka, nie? Ja wiem, że ci zawodowi kolarze mają te łydki takie porozrastane, ale... Nie, niekoniecznie. Niekoniecznie. I to są kwestie pewnie troszeczkę też genetyczne, ale też chyba nie tylko. Ale to ja to tak podkreślę, to wszystko zależy, o jakim kolarstwie mówimy. Jeżeli Joanna nadaje na to, że zaczęła jeździć później triatlon, tak, trenować tak. triatlon, to jeździła na rowerze szosowym. No tak. I teraz tak, rower szosowy ma to do siebie, że wszystko zależy od tego, na jakiej kadencji się pracuje. Tak? Jeżeli osoby, które jeżdżą, pracują na tak zwanej wysokiej kadencji, zaraz wytłumaczę, a większość kolarzy pracuje na wysokiej kadencji, bo takie standardowe tempo obrotu korbą to jest 90 obrotów na minutę. I to jest, okazuje się, najbardziej efektywne pedałowanie. Jakie są zalety tego pedałowania? Kondycja fizyczna. Jeżeli oczywiście jeździmy 90 obrotów na minutę i pracujemy najczęściej nie cisnąć, czyli nie jeździmy w ten sposób, to te uda, jeżeli nie mamy takich predyspozycji genetycznych, raptem nam się nie rozrosną do potycznych rozmiarów, to nieprawda. Nie urosną nam uda. Może być tak oczywiście, że mamy taką genetykę, jesteśmy i zarówno kobiety mogą mieć taki mezomorficzny genotyp, jak i mężczyźni, wtedy faktycznie te nogi, puk nogi rosną po jakimkolwiek pedałowaniu. Ale to trzeba przyznać, że jednak jest to mniejszość społeczeństwa, tak? Czyli jeśli chodzi o kobiety, to ten typ mezomorficzny występuje dużo rzadziej niż u mężczyzn. Więc te uda naprawdę się nie rozrastają. Poza tym trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli jeździmy na tym rowerze, no to jeździmy godzinę, tak? Minimum pół godziny, dwie godziny, tak? Jeżeli trenujemy już do jakichś zawodów, to nawet i więcej. Więc pracując w wysokiej kadencji, jeżeli będziemy sobie jeździć i traktować jako spalanie tłuszczu, prawdopodobieństwo, że nam się rozrosną uda, jest znikome. Okay. Więc prędzej schudniemy, świetnie spalimy tłuszcz, wysoka kadencja, podwyższone tempo, nawet jeżeli czasami gdzieś wjedziemy trochę pod górkę, popadałujemy. Jeżeli mamy predyspozycje, jeżeli dziewczyny macie takie predyspozycje, że czujecie, że te uda jednak zawsze były duże, jest tam dużo tkanki tłuszczowej i one się jednak powiększają, to nawet jak wjeżdżacie pod górkę, no to musicie uważać, żeby nie jeździć na niskiej kadencji. Niska kadencja to jest wolne, mocne pedałowanie. I teraz tak, takie pedałowanie, czyli w wolnych obrotach, na przykład 50 obrotów na minutę, ja pedałuję ciężko, mocno cisnę, tak, aż kolana trzeszczą, to ono powoduje po prostu to, że niestety, ale uda będą się w takich warunkach rozwijać, będą rosły, bo jest ciężka praca, dodatkowo jest obciążone kolano. Warto dodać, że rower jest zalecany przez wszystkich rehabilitantów przy rehabilitacji kolanej. Ale pewnie też nie jest nie na wysokiej praca. Kadencji. Na wysokiej kadencji. Ani na niskiej, nie na wysokiej. Na wysokiej. Na wysokiej. Okay. Czyli szybko kręcimy. Taka kadencja jest optymalna. Nie rosną nam uda, kolano się świetnie w ogóle, kaletki maziowe pracują, rozmarowuje, wszystko działa po prostu jak w szwajcarskim zegarku. Więc rower jest w ogóle jednym z najlepszych spalaczy. Dlaczego? Dlatego, bo nie obciąża nam kręgosłupa. Jeżeli mamy dużą nadwagę, zaczynamy biegać, wysypuje się kostka, kolana, odcinek lędźwiowy. Standard. Często nawet przy prawidłowym obuwiu, przy dobrej, nawet niezłej technice, to też potrafi się któryś z tych niestety stawów nam skontuzjować. Więc rower jest tutaj takim swego rodzaju błogosławieństwem. I mnóstwo osób, które ćwiczy i dużo jeździ, świetnie wygląda. I zwróćcie uwagę, no trudno znaleźć dobrego takiego na przykład amatora kolarza, który by był gruby. No nie, no zdecydowanie. Oni są wszyscy szczupli. Warto sobie zadać pytanie, jak popatrzycie na kolarzy. No to oni wszyscy mają tak naprawdę, te nogi nie są grube. Oprócz kolarzy torowych, którzy właśnie kręcą na tak zwanym kole, które jest z tyłu mały tryb i duży, czyli mocno, cały czas na... Tak. Nie ma przerzutek, nie ma przełączników, nie ma hamulcy w ogóle w takim rowerze. Więc de facto na takim rowerze kręci się właśnie mocno, twardo. I zwróćcie uwagę, że kolarze torowi mają olbrzymie nogi. Uda mają sprinterskie. Sprinterskie mocne nogi. Tak, więc normalnie kolarze nie mają tych po prostu kłopotów, są szczupli. Oczywiście zdarza się tak. Ja też kiedyś jechałem na rowerze i patrzę, Jezu, ale jakiś facet idzie przed tą kolarzą, ale ma łydki wywalone. Mówię, Jezu, co to za kolarz? Jeszcze raz powtórzę. Wyprzedzam go. Nie, teraz ja nie skończyłem mówić. Przepraszam cię. Przepraszam cię. No dobra. No. Więc powiem jeszcze raz, kiedyś chociaż raz moja teoria tak trochę lekła w gruzach, jeszcze powiem dokładnie, od czego ona zależy. Jadę sobie, wałem między szyjskim, patrzę, kurde, co to za facet jedzie, są szczupły, a z tyłu takie łydki po prostu, tak, jak tak, płaszcze. Tak. Kurde, ale dobra tkanka mięśniowa taka, mówię, widać, że to jest taka, wiesz, generalnie, że mam takie włókna, wiesz, białe i czerwone, takie mieszane włókna mięśniowe, czyli i na wydolność, i na przyspieszenie, tak, wiesz. Tak.
patrzę, wyprzedzam tego faceta, patrzę, kto? Szurkowski! No więc są też tacy, którzy mają takie łydki, tak? Więc to są genetycy, ale generalnie to też zależy od tego, jeżeli jeździcie w sztywnych noskach, łydka będzie bardziej pracowała na rowerze. Mówię to do dziewczyn, które się boją, że im rosną łydki. Jeżeli będą naciskać pedał bardziej na nosek, na przód. Na nosek przez palce, czyli tu. Czyli jedziemy tak do przodu. Jeżeli mamy pedały SPD czy jakieś kranki i zaczepiamy sobie ten pedał, jeżeli on jest wpięty trochę dalej, poza linią śródstopia, to automatycznie mocno ciągnie dwójka i łydka się wyłącza. Sprawdziłem to na własnych łydkach, że po takim ustawieniu łydki przestały mi prawie zupełnie pracować, miałem zanik łydek. Natomiast te osoby, które bardziej pedałują palcami śródstopiem, łydka bardziej pracuje. Natomiast dziewczyny, no jeżeli w większości są takie predyspozycje, zwróćcie uwagę, jak wszyscy, którzy biegają, jakie mają łydki. Bieganie, mimo to, że świetnie spala tłuszcz, no wszyscy mają te łydki po bieganiu duże. Łydka obciążana, jeżeli ktoś fajnie biega, lekko na śródstopiu, pracuje no nieprawdopodobnie mocno. Także tutaj wszystkie pewnie jumpy, skoki w treningach, tak, o których zaraz ty opowiesz, nie przerwę, to powodują, że jednak łydka będzie dużo bardziej rosła często niż przy kolarstwie. Także polecamy kolarstwo. Ale zadałaś jeszcze jedno pytanie, dokończę, żeby zamknąć ten temat kolarstwa. Ten facet dużo gada. Bo było pytanie, no tak. Było ważne pytanie w tym, że pracują nierównomiernie mięśnie. Tak. I to było tutaj przez Joannę Jawczyńską taka sugestia, że mięśnie nierówno też pracowały. Więc to zależy, jakie kolarstwo. Szosowe to tak naprawdę góra nie pracuje dużo, tak? Bo jest cały czas stabilizacja kierownicy przy sprintach, przy tym, tak? Ale głównie praca siedząca, noga i udo. Ale przy kolarstwie MTB cały czas jest stanie, wstawanie, wstanie, wstawanie. W pelotonie też, więc to nie jest tak. Kolarz ma bardzo mocne mięśnie głębokie, często problemy, bo są trochę przykurczone ramiona od tej kierownicy. Często ta pozycja jest też taka, wiesz, czasowa, gdzie człowiek chowa tą głowę, jest kifoza w odcinku klatki piersiowej. Także jest nadmiernie wzmacniana tutaj, ściągnięty brzuch i to wszystko, ale ramiona są naprawdę wytrenowane, bo one cały czas pracują. Jadąc, cały czas pracujemy ramionami, a w kolarstwie górskim, gdzie już w ogóle już nie mówię o downhillu, o zjeżdżaniu, o freeridzie, czy w ogóle o takim nawet mocnym trailu, to naprawdę całe ciało pracuje, bo to jedziesz w dół, w górę, stajesz na pedały. Tak jak u Ciebie na spinningu, że nie zauważyłaś tej różnicy. No właśnie dlatego i nie zauważyłaś. Znaczy ja uważam, że spinning był jednym z najlepszych treningów spalających holistycznie tkankę tłuszczową i bardzo ładnie, też holistycznie i równomiernie pracujących nad całym ciałem. Więc przyznam się, że wszyscy moi koledzy, przyjaciele spinningu, nawet ostatnio się spotkałam z jedną z dziewcząt ze spinningu, z którymi pracowałam, z którymi zresztą zagraliśmy kiedyś razem w reklamie. Pięknie cały czas wygląda, piękne ciało, ma piękną sylwetkę, równomiernie ta sylwetka pracuje u nich, więc nie ma czegoś takiego jak u tych trenerów spinningowych przerostu jakiejś grupy mięśniowej, tam wiesz, i ramiona piękne, i barki, i plecy ładnie, brzuch też cały czas pracuje, znaczy, więc jak najbardziej spinning, jeżeli byście mieli wybierać te zajęcia, w zajęciach grupowych, w jakimś klubie, polecam absolutnie zawsze każdemu, ze względu na to, że są to super, hiper zajęcia, które chyba, że ktoś przestanie jeździć podczas jazdy, bo tam jest taki jeden moment, gdzie nie możemy przestać jeździć w spinningu, ponieważ mamy koło zamachowe, które nadaje nam tempo. Ale mamy mocno spięte na zatrzaski, ten nic nie wypadnie, noga nie wypadnie, pisze się, nie pokaleczy pedałem. Nie, tutaj akurat nie, chyba że ktoś zacznie hamować nogami, no to już jest problem, ale faktycznie, że stosując prawidłową technikę jazdy spinningowej i to, co ty mówisz, że pracując stopą do przodu, czyli nie pracując na siłę łydką, nie pracując do siły udem, tylko pracując stopą do przodu, tak jakbyśmy chcieli, żeby ten rower pojechał w przód. Czyli nadając tempo, tak jak mówiłaś, padałem do przodu stopą, palcami w przód, faktycznie zupełnie inaczej jeździmy na rowerze, inaczej rozkładamy pracę i dużo lepiej pracują posiadki. No a mówię wam, że Joanna naprawdę świetnie prowadzi zajęcia spinningu, bo z taką wielką kreacją, także naprawdę chciałbym, żeby ulubione zajęcia. Tak, gorzej ci idzie na rowerze niż jeździć na rowerze stacjonarnym typu spinning zajęcia, prawda? Bo się komfortowo, bardziej komfortowo. Za dużo tych godzin spinningowych było i zapomniałeś, że jeszcze potrzeba, tam jest coś takiego jak równowaga. No na pewno jest inaczej na rowerze spinningowym niż tam. Pytanie było do Ciebie, ile masz w bicepsie? O Jezu, nie wiem, ile teraz mam bicepsy, jakieś chude, mam te ręce, teraz nie mam pojęcia, ale słuchajcie, muszę zmierzyć. Zmierzyć Wam powiem, no, ile jest, ale chciałbym zmniejszyć. Ja zmierzę i wpiszę w treści tego postu do Coffee Breaka, ile dalej mogę Wam powiedzieć i napiłem rekord, tak, to, ale teraz o, to, tak, nie, dawaj. To było, ale to było straszne. No dawaj, ile miałeś? No straszne, no, ile miałeś ponad pół metra. Ponad pół metra, 55, czyli tyle co w Schwarzenegger.
Nie, no miał 6 podobne. Tak? Tak. I nie dochodziłeś do 56? Nie. O nie. No. O nie. No. Z kim ja się zadaję? Słuchajcie, no właśnie Karol, piszesz, że fajnie ogólnie ci się uda wycięły, że delikatnie urosły. Ja myślę, że to, wiecie, no to jest bardzo subiektywna ocena, że coś nam rośnie. Nie no, zawsze, myślę, że zawsze te mięśnie się wzmacniają, tam, ale to nie jest tak, że raptem mamy uda kulturysty, albo raptem jest tak, że dziewczyna ma szczupłe spodnie i za chwilę w nim nie wchodzi i musi zmieniać 3-4 numery wyżej. Witamy Arka. Witamy Arka Sośnickiego, który jest z nami chyba po raz pierwszy, Arku, także witamy Cię serdecznie, chyba że ja się mylę. Karol mówi, że jak najbardziej jesteś mentorem jego rowerowym, że ma fajnego faceta. Dobrze. Cześć Edisz, cześć kochana, cześć Aneta. Aneta też trenuje spinning, nóg nie ruszam na siłowni, bo są super, a niektórzy już walczą na siłowni i mogą tego osiągnąć. Pewnie. No ale trzeba wszystko ruszać. Słuchajcie, to nie jest tak, że czegoś się nie rusza. Wszystko trzeba, nad wszystkim trzeba pracować. Nad wszystkim trzeba pracować. Nie można tak czegoś, czego się nie rusza i czegoś nie robić. Dlatego, bo później się okaże, że jednak motoryka tych mięśni, bo mówiliśmy teraz o stronie estetycznej, a nie mówiliśmy o stronie sprawności fizycznej. Na przykład, jeżeli będziemy mówili o kolarzach, to poza sezonem startowym na jesieni i też w zimę ważne są też ćwiczenia na mięśnie głębokie, ponieważ trochę mniej zawsze plecy pracują. Kolarz jest przygarbiony, więc powinien automatycznie rozciągać się i robić mięśnie, ćwiczenia tak mięśnie stabilizacyjne na mięśnie głębokie. I to jest, że tak powiem, podstawa w sferze dobrego kolarstwa, jeżeli ktoś ma zakusy, a tak naprawdę każdy to powinien robić. Poza tym kolarze mają problem taki, że są bardzo szczupli, mało ważą i mają trochę, często mają z tego względu, że bardzo się pocą, mają odwapnienie kości. I często jest tak, że przy upadkach, a te upadki się zdarzają, kolarstwo jest sportem niebywale kontuzjogennym, już nie mówię o górskim, ale nawet szosowym, łatwo dochodzi do złamań kości, więc kolarze na przykład, dla kolarzy pozasezonych warto jest też na przykład zwykłe biegi, zwykłe ćwiczenia takie, które, gdzie jest skok, wyskok, z tego względu, na o co chodzi, o to chodzi, że jak się siedzi na rowerze, nie pracują w kościach takie struktury jak osteoblasty, osteoklasty, te struktury gąbczaste, kości się nie pocierają i te kości w środku nie są po prostu mocne i się demineralizują, jeżeli tylko się jeździ na rowerze, więc fajnie jest, żeby było wszystko wszystko. Ja się dzisiaj demineralizuję kawą. Startowałeś kiedyś? W czym? Że ja w czym startowałem? Nie, czekaj. Tam było, że ja? Aha, Darku, startowałeś kiedy na Arnold Classic, mając formę tak zwane Google? Nie, na Arnold Classic chyba nie startowałem. Nie, na Arnold Classic nie startowałem, ale startowałem na Mistrzostwach Polski, no to pewnie wszyscy tam gdzieś wyczytali, że jestem parokrotnym mistrzem Polski w kulturystyce klasycznej, w ciężkiej wadze, mam prawie wszystkiego koloru medalu oprócz złotego, no i w parach. No gdzie startowałem? W rolkach się ścigałem, byłem drugi na Mistrzostwach Warszawy w swojej kategorii wiekowej, powyżej już 40 roku życia, ważąc ponad 100 kg. Ale tak amatorsko to MTB, szosa, też jeździłem na takich zawodach amatorskich. Darek jest urodzonym sportowcem, więc mógłby tak długo. Zawody wieszlarskie jeszcze. Dobrze, Arek, zapasy, o co ty nas tutaj pytasz? Pływanie, tak, i piłka wodna i też. Więc słuchajcie, z tym rozwojem mięśni to jest tak, oczywiście gdzieś tam po części genetyka nam w czymś pomaga, więc tak jak tutaj piszesz, kto tutaj pisał, Aneta chyba, że nie dotyka nóg, bo chodzi na spinning i jakby już na siłowni tych nóg nie katuje, coś w tym nie jest, no bo w sumie po co dziewczynom duże nogi, tak, kiedy jeżeli na spinningu robią takie cięższe treningi na przykład, gdzie my podjeżdżamy pod górę, gdzie jest większe obciążenie. Jeżeli, bo spinning też taki jest, tak? Jeżeli pracujecie na jakimś treningu i te nogi już dobrze popracowały, to oczywiście, jeżeli nie startujecie w zawodach, nie wiemy, fitness, tak czy nie, fitnessmenów na przykład, czy w męskiej sylwetce na przykład, w takiej lżejszej kategorii, no to nie ma takiej potrzeby, żebyście robili specjalistyczne treningi, bo ten udo naprawdę na rowerze, czy też jak bieganie, biegacie, fajnie popracuje. Czyli ale nie tylko na przykład ja polecam, a brzuch nie pracuje przy rowerze, to ja nie pamiętam, żeby mi brzuch nie pracował rejestrów na rowerze. Nie, pracuje, wiesz, no pracuje. Jak? Stabilizacja, cały czas mięśnie skośne, kiedy na przykład wchodzicie na rower w górę, no stop stabilizuje brzuch całą sylwetkę, więc to nie jest tak, że brzuch nogi, nie pracuje, że tylko to same nie nogi. Prawda. Kolarze wbrew pozorom są bardzo wysportowani i wszechstronni, więcej niż to się wszystkim wydaje, znam ich wszystkich, naprawdę mają często bardzo dobrą, wszechstronną, żelazną kondycję. Absolutnie tak. Łatwo im się że tak powiem, przebranżowić na jakąś inną dyscyplinę dosyć szybko. Ja nie mówię już, ale na amatorskim poziomie przejść,
dlatego, bo mają taką bazę tlenową bardzo dużą. Wiecie, ja nawet postrzegałabym problem zupełnie gdzieś indziej. Ja bardzo długo pracowałam jako trenerka zajęć grupowych. W takim jednym z największych, pierwszych klubów w całej Polsce. Gimnazjum. To był gimnazjum. W ogóle powiem szczerze, że wspominam absolutnym sentymentem ten klub, ponieważ był prowadzony przez trzech sportowców. Właścicielem byli z trzech sportowców było i zawodowych sportowców. Lekkoatletów, hokej, jak się nazywa hokej? Czerkaski hokej, tak. Tak, mistrz, czempion, najlepszy polski. Więc powiem wam, że tam mogliśmy naprawdę. Ja go znam, bardzo miły i bardzo miły człowiek. Klasą osobistą komunikatywny. Tak. W każdym razie te kluby już skończyły swoją działalność. Komercyjną. Ale w każdym razie przez wiele lat pracowałam dla tego klubu. W międzyczasie prowadząc również zajęcia pilates i ucząc się gdzieś tam w londyńskich szkołach. Ale o co chodzi? Chodzi mi o to, że bardzo często, chodząc na zajęcia grupowe, ale to samo może być to z treningiem domowym. No dobra, co jakie no, ale poczekaj. Bardzo często był problem u kobiet z tym, że miały problem z rozrastającymi się nogami. Najczęściej dotyczył to problem kobiet, które chodziły na zajęcia stepu. Czyli zajęcia, gdzie wchodzisz i schodzisz cały czas I jest coś takiego, jest faktycznie w tych zajęciach coś takiego, że dosyć intensywnie obciążane są uda, bo no to wchodzisz i schodzisz. Jeżeli są kobiety, były kobiety, które potrafiły 2 godziny pracować na stepie dziennie, i do domu jeszcze bez windy po schodach na 10 piętro. Tak, no to faktycznie gdzieś rozrosły im się te uda i rozrosły się im te mięśnie. Mocno ud i pośladków, tym bardziej, jeżeli były osobami niskimi. Ale kiedy zaczęły pracować bardziej holistycznie nad ciałem, czyli właśnie nie fokusować się na jednej dyscyplinie sportu, czyli na przykład zaczęły chodzić na TBC, na jednej metodzie treningowej, czyli zaczęły chodzić na TBC, czyli Total Body Conditioning, czyli takie zajęcia, które powinny holistycznie rozwijać, przejść przez wszystkie czyli grupy mięśniowe, sztangi, sztangielki, w tempie. Spinning właśnie dorzuciły, czyli że różnorodność tych zajęć zaczęła być dużo większa, te problemy przestały być tak, przestały mieć te problemy. Dwa, niezwykle ważna jest dieta, ponieważ wielu kobietom wydaje się, że rozrastają im się nogi do niewiarygodnych rozmiarów, ale problem tkwi w tym, że rozwijając mięśnie nie gubią tkanki tłuszczowej. No i to jest automatycznie większe, a to samo można zrobić też z tymi. A gdzie się ten tłuszcz u kobiet najbardziej zbiera? No właśnie w pośladkach i udach. A jak nie dam, to gdzie? Na brzuch. Albo na brzuch. No więc także tak to jest, słuchajcie, z tym wzrostem mięśni, masy mięśniowej. Niekoniecznie musi być to powód danej techniki, może być to gdzieś błąd techniczny, ale na pewno każdemu polecamy jedno. Wszechstronność korzystania z wielu technik, czyli nie fokusowania się na jednej technice. Każdy z nas potrzebuje troszkę innej pracy nad ciałem, a na pewno oprócz tego, Często innej metody treningowej. Często jest tak, że ja myślę, że jest też tak, że mnóstwo ludzi trenujących, no, którzy robią często treningi prywatne albo idą o rady do trenera. Często trener specjalizuje się w jakiejś dziedzinie, tak? Czyli jeden się specjalizuje w bodybuildingu, drugi na przykład w trójboju, trzeci w crossficie, czwarty na przykład robi spinning, tak? Piąta dziewczyna robi jogę, tak? I tak generalnie często jest tak, że każdy z nich, ale to ja mówię, uważam, że ci, którzy nie są do końca dojrzali jeszcze, tak? Nie rozumieją całej specyfiki, no w ogóle czym jest fitness, tak? Mówią, a tutaj przyjdź do mnie, to trochę jest lepsze, a ja to nie, bo ja to... Słuchajcie, każda metoda treningowa nie ma sobie równych, jest doskonała, wspaniała. Pytanie, dla kogo ma być zastosowana i do czego? No joga jest świetna, bo uspokaja, bo rozciąga, jest świetnym stretchingiem do późnych lat starości, joga, no medytacja przy stresie, przy dzisiejszym. No nie można powiedzieć, że joga jest na przykład zła, tak? Jest doskonała nawet dla kogoś, kto chce zbudować masę mięśniową, nawet jak ją zbuduje, to będzie masa mięśniowa, gdzie on będzie elastyczny. Będzie flexji. Jak jesteś flexji, jak to mówi nasz syn, podnieś palec, to jesteś sexy. Podobnie z crossfitem. No, chcesz być sprawny, chcesz być szybki, tak? Motoryczne cechy poprawiać, no to automatycznie crossfit jest jedną z najlepszych technik, doskonałą, tak? To prawda jest taka w tym wszystkim, że technika technice nierówna, tak? Bo i tak samo dyscyplina sile nierówna, tak? Nie trudno porównać siłę pływaka, bo tak każdy, o, to ciekawe, że ten pływak, to jak weźmie, to mu przywali,
to ciekawe, czy wygra z tym, co na przykład trenuje piłkę ręczną. Tak? A tamten, no słuchajcie, no to jest tak, że każda dyscyplina jest inna i każda inne cechy motoryczne kreuje. A specjalizacja tworzy mistrzostwo. Chcesz dobrze walczyć? Jeźdź, rób sporty walki. Tak? Chcesz iść, jeździć dobrze na rowerze? Idź to. Chcesz budować ciało? Iść na bodybuilding. Chcesz dbać o sylwetkę, żebyś był zdrowy, żyć zdrowo? Zrób sobie bodybuilding, zrób sobie pilates albo jogę. Tak? Zrób zawsze, nie zapomnij o dobrym stretchingu, zrób sobie na przykład rower, dobry trening aerobowy, pójdź na rolki, nie bój się robić różnych ćwiczeń, pograj w tenisa. Najważniejsze, żeby ci to sprawiało przyjemność. Dokładnie tak. Dobra, nasz nowy przyjaciel dzisiaj zadał nam pytanie. Zacząłem ćwiczyć i jestem facetem szczupłym, mam 23 lata i co najlepiej zrobić, żeby dobrze wyglądać? Jak z wami się mówić, wizyta? No dobra, słuchaj, Arek, no dzwonić do ciebie nie będziemy. Wybacz, ale wszystko znajdziesz na naszej stronie facebookowej, to jest pierwsza sprawa. Dwa, absolutnie zachęcamy Was do treningów, które znajdziecie na portalu. Macie treningi z Fit & Slide'em, macie nasze autorskie programy Cardio & Shape i wiele innych porad i dietę. Więc jeżeli to Tobie nie wystarczy, jeżeli to jest dla Ciebie zbyt mało, to oczywiście możesz do nas zawitać na konsultacji indywidualnej, wówczas Cię zmierzymy, pogadamy, zrobimy z Tobą wywiad i jak najbardziej popracujemy przeanalizujemy z Tobą chętnie. Twoje badanie morfologiczne, przeanalizujemy, zajrzymy w najdalsze zakamarki Twojego ciała, wszystko po to, żeby jak najlepiej dopasować Ci program do Twoich... No Jezu, no Ty to właśnie się skojarzy. No dobrze, bo weekend się zbliża. Ale... No w każdym, Darek, dobrze, no. Chciałem, żeby było śmiesznie. Ale wszystko, no, nie no, robimy to wszystko po to, żeby jak najbardziej precyzyjnie zbudować dietę i żeby każdy do nas przychodzi miał jak najbardziej spektakularny efekt. Gablotka na medale i puchary do domu macie? Mamy. Nie, jeszcze nie mamy. Mamy. Nie dorobiliśmy się. Żona ostatnio wrzuciła do piwnicy. Nie dorobiliśmy się. Mówiła, że robiła porządku. Gablotki. Wszystkie moje medale nie, leżą. Schowałam je, żeby się nie kurzyły. Ciekawe, kiedy wyjmiesz. Wyjmę. Bardziej przystojna od Schwarzeneggera jesteś. Kto to napisał? Edisz, pozdrawiam Cię, Edisz, kurde, Edisz, zawsze mogę na Ciebie liczyć, normalnie humor mi się poprawił, bo już myślałam, właśnie, że... Mario, właśnie bardzo fajnie i uzupełniasz wszystkie formy, siłownia, obwodowe, rower, bieganie, super, i super, stary, właśnie super. O to, i to jest zdrowie, to jest zdrowie, tylko nie zapomnij o stretchingu oczywiście, o jodze trochę, bo ta joga, też medytacja pomaga w tym wszystkim, żeby się po prostu trochę uspokoić w tym całym pędzącym świecie. Tak, a Sylwia mówi tak, zróżnicowanie jest najlepsze, absolutnie tak. Zwróćcie uwagę, nawet te programy, które Wam proponujemy z naszej strony. Każdy z nas ma jakąś swoją specjalizację, ale nie zamykamy się na inne techniki, dlatego, że nie można, my zawodowo, nie możemy się zamknąć na jakiekolwiek techniki. Dla nas każda z tych technik musi być użytkowa i musimy ją wykorzystać w pracy. Mario mnie pyta, ma 23 lata, podejrzewam, że chce poprawić jak najbardziej masę mięśniową. Chcesz poprawić masę mięśniową, więc prosta sprawa. Bodybuilding, budowanie mięśni, musisz iść na zajęcia kulturystyczne. Oczywiście przestrzegam wszyscy i najlepiej, żebyście oczywiście wszyscy trenowali naturalnie i nie sięgali po żadne suplementy, bo często idę i tak od razu, o, taką proteinę wziąłeś. A co tam wziąłeś? Nie, dobrze się odżywiać, nauczyć się techniki i zacząć po prostu ćwiczyć, a nie szukać od razu, nie wiem, dopalaczy, czegokolwiek, jakiejś drogi na skróty. Znaczy dopalaczy takich, ja mówię, nie względem dopalaczy, tylko czegoś, co od razu powoduje, że o, wyskoczy. Arek, to jest tak szerokie pytanie, które zadałeś, że ciężko nam powiedzieć. Postaram, jeżeli napisałeś nas wiadomość, to Darek postara się po prostu w miarę sprytnie... Nie, jeżeli napisałeś nas wiadomość na Facebooku, to Darek postara się Tobie odpowiedzieć sprytnie na pytanie, bo nie chcemy po prostu zajmować czasowego coffee breaka tylko i wyłącznie programem dla Ciebie. Bo jest to bardzo szeroki temat. Tak, Aneta, też jestem za różnorodnością. Ostatnio byłam na Euforii, super impreza, pełna gama zajęć, bardzo mi się podobało. Pampy, rolowanie, powięzi, super. Tak, to prawda. Euforia to jest jedna z fajniejszych konwencji, jeżeli chodzi o właśnie takie techniki aerobikowe, aerobików grupowych. Krzysiu pisze, co do sportu walki, to oglądaliście może KSW39? Ja oglądałem później, nie miałem w trakcie czasu, ale oglądałem, tak. I co? Sporty walki, no słuchajcie, dzisiaj mamy w ogóle mówić sporty walki, to jest jedna z najbardziej wymagających technik sportowych. Zwróćcie uwagę, że musicie mieć żelazną kondycję fizyczną, bardzo mocne też przygotowanie, mocną podbudowę pod to wszystko. Do tego trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że sama walka w sobie dokonuje się w wielkiej adrenalinie podczas wysokiego stresu. Tak. Więc to też wymaga automatycznie większego zapasu, że tak powiem, wydolności, kondycji fizycznej. Więc to jest skakanka, to są treningi wydolnościowe, treningi wzmacniające, do tego treningi sprawnościowe, tak? Musicie być szybcy, sprawni, z żelazną kondycją.
Dla mnie osobiście, jak próbowałem takie przygotowania typowe na przykład do sportów takich, jakim jest MMA, to są jedne z najcięższych przygotowań ze wszystkich dyscyplin. Naprawdę jednych z najcięższych, jednych z najtrudniejszych. To jest bardzo ważne, prawda? No tak, ale to jest też i taka siła ducha, charakteru, bo wiesz, no, gdzieś tam walczysz, dostajesz, gdzieś jest ci gorąco, chcesz do tego zmęczenia, adrenalina, wszystko to jest taki koktajl, taki kogiel moje, że trzeba naprawdę to sporo czasu porobić, żeby się z tym wszystkim oswoić. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Mario, co to tutaj mamy? Okay. Tak, zróżnicowanie, nie skupiam się na jednym, bardzo słusznie. Szaleni. No. Trzeba. Jak bez szaleństwa ten świat na trzeźwo wziąć? Nie da się. Edis się na nas uśmiecha. No Arku, tak jak powiedziałam, będziemy indywidualnie na ciebie, na ale twoje pytanie. Wiesz co, warto jest, bo zaczęliśmy mówić też, nie mówiliśmy, warto, słuchajcie, ja swego czasu bardzo dużo jeździłem na rolkach i naprawdę muszę wam polecić rolki. Są jedną z najfajniejszych i najdoskonalszych też form takich, gdzie możecie spalić tłuszcz, wzmocnić bardzo stabilizację całego ciała. Uda, są doskonałe na przykład przed przygotowaniem na narty. Ja pamiętam, że nigdy nie miałem tak mocnych nóg i kłopotów z plecami, jak jeździłem na rolkach. Także naprawdę jest świetna motoryka. Ten ruch jest, jeżeli macie problemy z bieganiem, to przy rolkach prawdopodobnie tych problemów nie będziecie mieć, bo ten ruch wszędzie jest posuwisty, on jest miękki, nie ma nigdzie uderzenia, nie ma kompresji, jeśli chodzi o dyski, czyli o nasz cały kręgosłup. Więc naprawdę bardzo, bardzo polecam rolki. Doskonała w ogóle dyscyplina. Trochę u nas niestety w Warszawie szczególnie zapomniana. Z tego względu, że ludzi, którzy trenują, nie mówię tu o freestyle, tak? Bo freestyle jeszcze jest łatwiej potrenować, potrzeba jest kawałek asfaltu, tak. Ale jeśli chodzi o rolkarstwo szybkie, tak zwane skating, to jest problem, bo koła są duże, 190, 110 tak. Nawet, duże prędkości do 70. Tak, 90, 110. Tak, grubo koło, tak. Od 90 do 110. Tak pewnie chronologicznie zmieni. I to jest tak, że te prędkości są duże na rolkach, bo one są do 70 na godzinę, ale no nie ma u nas, bo nie u nas wszędzie, tam gdzie jest rower, to kładą kostkę bauma, a nie ma asfaltu, co jest przeciwieństwem Sopotu, gdzie wszędzie są piękne trasy, gładkie i wszyscy jedzą na rolkach, ale nawet jeżeli ktoś już nie musi się ścigać, bo ja też tak od tego nie zacząłem, zanim zacząłem się ścigać, to dopiero później mi się tam coś przerobiło, ale słuchajcie, rolki, naprawdę, wyjść, pojeździć sobie na rolkach, fajna muza na uszy, po prostu doskonała sprawa. Uwielbiam. U nas no wszyscy jeżdżą. Cała rodzina. Tylko gdzie jeździć? Oprócz yoga, chyba babci, nie? Dziadek też nie żyje. Jeżeli żona... Zawodujesz. No ba, mój tata. Jeżeli twoja żona cię namawia na jogę, to kochany jak w dym, po prostu razem zacznijcie ją trenować. No, oczywiście, i nie opiera się zbytnio, po prostu zacznijcie to robicie razem. Sylwia, a ja z moim pytaniem o wieprzowinkę. Czemu unikamy jej w diecie, nawet tej chudej jak polędwiczki? Nie, no słuchajcie, to wszystko zależy. No można zjeść sobie czasami chudą polędwiczkę, ona ma co prawda tam jakiś ukryty cholesterol, a jeżeli nasz lipidogram, czyli badania triglicerydów, LDL-u, HDL-u, tego wszystkiego cholesterolu wychodzą w porządku, to nic się nie stanie, jak raz na jakiś czas zjecie sobie wieprzowinę, tak? No niemniej pewnie zamiast wieprzowiny lepiej zjeść by było dziczyznę, tak? Ze względu na to, że będzie ona zdecydowanie czystszym mięsem. Mówimy tylko zawsze, żeby nie przesadzać, z tego względu, że zawsze później podnosi się poziom cholesterolu, szczególnie tego niedobrego LDL. No, to jeżeli ktoś nie ma nic przeciwko temu, nie ma bioetyki, że tam prosiaczek niby mądrzejszy od psa i się go tamten, to nie ma moim zdaniem absolutnie żadnego problemu, więc Sylwia, jeżeli masz ochotę na chudą polędwiczkę, to ją jedz. Psychika bardziej potrzebna do walki, jak najbardziej. Krzysiu, to jest podstawa. No wszystkiego jest potrzeba, słuchajcie, żeby cokolwiek zrobić, najważniejsze tak naprawdę jest nasze psyche. I teraz pytacie się, tak, dokładnie, zresztą od motywacji i o jakby podejściu do nie tylko walkach, to zupełnie inna bajka, tak, bo to jest taka walka z samą sobą, z tą adrenaliną, to jest najgorsze chyba moim zdaniem, to jest właśnie ta adrenalina. No trzeba się z tym oswoić. Bicia gorąca, to, że cię odcina na pewnym momencie, nawet oddychanie możesz mieć problem na adrenalinie, tak. No. To jest wielki kłopot. Krzysiu, właśnie coraz częściej się nas, a propos tego, co pisze Krzysztof, czy będziemy w Katowicach, coraz częściej się nas pytacie w ogóle, czy będziemy gdzieś jeździć po kraju. Będziemy? No właśnie, plany są i planujemy coś takiego i mam nadzieję, że nam się to wszystko uda, więc wówczas będziemy was na to zapraszać. Będziemy mieć pewnie jakieś fajne zaproszenia, więc bądźcie z nami cały czas na live'ach, bo ja też uważam, że ja też mam taki niedosyt, wiesz, że te live, że tak sobie tutaj fajnie wszyscy rozmawiamy, ale faktycznie mam taki niedosyt i
chciałabym razem z Wami, razem z Tobą i może z jakimś coacherem od motywacji jeszcze, coacherem, wbić się w jakiś fajny warsztat. Na razie, słuchajcie, mamy trochę z tym problem ze względu na to, że mamy małe dziecko, które ma 2,5 roku niecałe i to nam trochę utrudnia takie wyjazdy, tak? I też... Hej Lidia, cześć Beata. Beata pyta jeszcze ostatnie pytanie. Ile ćwiczyć dziennie, by widzieć efekty? No i Beata, tutaj mamy cały to dobre pytanie. Ile ćwiczyć dziennie? Pytanie jest tak, ile razy ćwiczyć dziennie, czy po ile? Słuchajcie, zależy jaką formą treningową. Jeżeli będziecie robić treningi HIIT, takie na przykład jak w ostatnim naszym programie treningowym, 15 minut wystarczy. 15 minut 4 razy w tygodniu, to jest naprawdę dużo, prawda? Wszystko zależy oczywiście od tego, jaki macie potencjał genetyczny, czy macie nadwagę, jaką kondycję fizyczną, jaki macie wzrost, jak jesteście w wieku. Tak. Słuchajcie, co więc, o tych treningach i o tej ale generalnie, tej generalnie zasada jest taka, że 3 razy w tygodniu, po 1,5 godziny, taka ogólna zasada. Ogólna. Daje progres. 2 razy w tygodniu to jest tak zwane podtrzymanie. W czym wchodzicie na wyższy poziom, częściej ćwiczycie i jesteście zaklimatyzowani, dobrze się regenerujecie, nie jesteście przetrenowani. Tym ten poziom waszej kondycji fizycznej i formy na pewno będzie wzrastał. Pytacie się o Home Workout Studio Live. Powiem Wam, że mamy trochę problemy z zasięgiem u nas i cały czas nam przerywało te home workouty live'owe, ale wrócimy, teraz jest coraz ładniejsza pogoda i może gdzieś faktycznie na plaży albo gdzieś wyjdziemy na wolne powietrze, żeby coś porobić, a może ponagrywamy dla Was po prostu krótkie treningi, żebyście mieli motywację i do działania. Faktycznie teraz ma przed nami miesiąc, mamy czerwiec, piękny miesiąc do tego, żeby coś ze sobą robić, bo i pogoda sprzyja, i hormony fajniej pracują, i generalnie całe ciało się dużo szybciej pogoda regeneruje. Większa pogoda ducha, jak widać po nas, pomimo tego, że nie przespana noc za nami ze względu na ból brzucha naszego dziecka. Ratujcie, dupsko mi urosło, bo zawadziłam treningi. No, idzie, no to roboty. Zbieraj się, przestań się obżerać po prostu i zbieraj dupsko do po prostu. A my, kochani, trzeba powalczyć po prostu. A my, kochani, dla Was szukujemy kolejne tematy na Coffee Breaka. Zmieniamy tego Coffee Breaka dla Was. Będziemy, może jakieś studio sobie zbudujemy. Może macie pomysły, jakieś studio. Tyle obiecywać, bo nie, ale to nie są obiecanki. Ale komu ja to obiecuję? No, naszym. Ale przecież wiecie o tym, że im więcej sobie założymy, tym jakiś cel na pewno zrealizujemy. Więc ja jestem dobrej myśli akurat dzisiaj. Ja przeskoczysz na poprzeczkę? Ja już przeskoczyłam poprzeczkę. Jestem z Tobą. Super. Cześć Julita, chcę się z Wami po prostu przywitać, więc cześć. No cześć, cześć. Z zawodu jestem dietetykiem, uwielbiam Was słuchać, jestem z Wami tu już nie pierwszy raz. Super, że macie te spotkania. Potwierdzacie to, co ja na co dzień przekazuję pacjentom. Słuchaj, to jesteśmy w jednym teamie po prostu, No to super. Czas skończyć nasz Coffee Break Live na dzisiaj. My przygotowujemy następne tematy, więc mam nadzieję, że się spotkamy we wtorek. Mam nadzieję, że coś już przygotujemy do wtorku. No i co? Zapraszamy Was. Porozmawiamy za następnym tygodniu o alergiach, trochę ruszymy temat dziewny. Właśnie, wiecie co, w ogóle to rzucimy takiego posta. Po pierwsze, to poczekajcie, jeżeli Wam się dzisiaj podobało, to lajka dla nas poprosimy tutaj szybciutko. A myślę, że przygotujemy też takiego posta, żebyście nam zaczęli wrzucać tematy, które Was interesują i które moglibyśmy dla Was przygotowywać, bo my już gdzieś tam koncept naszych tematów na przyszłość mamy, ale przede wszystkim te coffee breaki mają być dla nas wszystkich, dla Was, dla nas, dla Ciebie Darku, dla mnie Darku, żebyśmy się cały czas douczali. Dla mnie Jasiu. Dla mnie Darku. Dla Ciebie Darku, dla mnie Jasiu. Po to, żebyśmy się rozwijali, douczali, żeby nam było z tym dobrze. Więc na dzisiaj, słuchajcie, Coffee Break Live kończymy, więc z tym miłym akcentem i z uśmiechem na twarzy żegnamy Was, dziękujemy za to miłe, wspaniałe, energetyczne, motywacyjne spotkanie. I dzisiaj było o czym? Dzisiaj było o tym, czy dany sport powiększa mięśnie, łód, pośladków, łydek. Tak, także przestańcie się tym przejmować, lepiej trzymajcie dietę i patrzcie na to, co robicie, nie nadużywajcie alkoholu, słodyczy i wszystkich produktów o wysokim indeksie glikemicznym. A dana nam będzie siła, sprawność, piękno, przepiękna sylwetka po prostu. Miłego weekendu. Jeszcze raz, a dzisiaj było o mięśniach i czy rosną podczas roweru, a żegnam Was serdecznie. Nie mogę się z Wami dzisiaj pożegnać. Cześć!